tym odcinku zobaczymy, jak działa linia do ważenia i pakowania mrożonych skrzydełek, nóżek i nuggetsów z kurczaka. Gotowi? Zaczynamy! Skrzydełko czy nóżka? A może soczyste nuggetsy? Panierowane kawałki kurczaka łatwe do przechowywania i szybkie w przyrządzaniu. Zdobywają sobie coraz większą popularność wśród konsumentów, także w Polsce. Wystarczy wybrać się do sklepu i kupić paczkę z gotowym produktem. Każde opakowanie zawiera dokładnie odważoną porcję. Żeby sprawdzić, jak przebiega proces ważenia i pakowania, zapraszamy do fabryki Konspol, w której działa odpowiednia linia japońskiej firmy Ishida. Ishida oferuje urządzenia do naważania, pakowania i kontroli jakości wraz z oprogramowaniem raportującym. Niezależnie od tego, czy rozmawiamy o pojedynczej maszynie, czy całej zintegrowanej linii produkcyjnej, nasze urządzenia będą dostosowane do potrzeb danej branży, jak i charakterystyki danego produktu. Ishida oferuje urządzenia, które mogą poprawić wydajność, szybkość, jak i zapewnić jakość na odpowiednim procesie produkcyjnym. Linia w Konspolu składa się z czterech zsynchronizowanych ze sobą urządzeń. Produkt, w tym wypadku skrzydełka, przechodzi przez naważarkę, pakowarkę, detektor metali oraz wagę kontrolną, ale po kolei. Po procesie panierowania i szokowego mrożenia skrzydełka z tunelu chłodniczego trafiają na taśmociąg, który kieruje je do naważarki Ishida. Zanim tam dotrą, podlegają jeszcze kontroli jakościowej. Pracownicy odrzucają te niedokładnie opanierowane i mające inne wady wizualne. Z taśmociągu skrzydełka wędrują do rynny wlotowej 14-głowicowego urządzenia, po czym lądują na stole dyspersyjnym, tak zwanym talerzu. Talerz wibruje, dzięki czemu skrzydełka przesuwają się po nim i są rozprowadzane do pojemników. Maszyna ma ich 14, każdy o objętości około 3 litrów. Naważarka jest wyposażona także w czujniki tensometryczne, które zapewniają wysoką precyzję dozowania produktu. Jak to działa? Do pojemników wpadają skrzydełka, ale w jednym może ich być na przykład 800 gramów, w drugim 200, w trzecim 550 i tak dalej. Dlatego program cyfrowo sterujący pracą linii tak dobiera zasobniki, najczęściej 4 na raz, aby ich zawartość była jak najbardziej zbliżona do wcześniej zaprogramowanej wagi. W przypadku skrzydełek są to 2 kg. Następnie w wybranych pojemnikach otwierane są klapy i produkt ląduje w maszynie pakującej. Produkt umieszczony zostaje w opakowaniach odpowiedniej długości, które są na bieżąco wykonywane z transparentnej folii, a następnie zgrzewane. Zsynchronizowanie pracy obu urządzeń pozwala zapakować 50 do 60 2-kilogramowych porcji na minutę. Paczki pokonują teraz krótki odcinek taśmociągu, gdzie pracownicy sprawdzają stan zawartości i szczelność opakowania. I już za chwilę produkt trafia do systemu kontroli rentgenowskiej X-Ray Ishida. Ma on za zadanie wykryć ewentualne zanieczyszczenia wewnątrz opakowania. Jeśli uda mu się je znaleźć, alarmuje o tym pracowników. Wyświetla na ekranie komputera rodzaj wykrytego zanieczyszczenia i pokazuje, w którym miejscu opakowania się znajduje. Pozwala to na jego automatyczne wycofanie z linii. Czas na ostatnie ważenie. Waga kontrolna sprawdza, czy zawartość opakowania to wymagane 2 kg skrzydełek z tolerancją do kilkudziesięciu gramów. Jeżeli opakowanie jest za ciężkie lub zbyt lekkie, zostaje odrzucone. Na koniec produkt jest transportowany taśmociągiem do pakowania w kartony, które są etykietowane i wysyłane do klienta. Poprzez zastosowanie maszyn Ishida na linii produkcyjnej uzyskaliśmy optymalną prędkość produkcji, dokładność i wydajność dla wszystkich produktów wytwarzanych w naszym zakładzie. Zastosowana technologia pozwala nam na spełnienie wymagań prawnych, jakościowych i bezpieczeństwa produktu.
Nawaszarki Ishida to nie tylko przyprawiające o zawrót głowy tempo porcjowania i pakowania wyrobów garmażeryjnych. W zależności od modelu mogą wykonać od 140 do 400 naważeń na minutę. Także takich produktów jak wypieki, owoce, warzywa, chipsy czy artykuły metalowe. I to z iście japońską precyzją, bo z dokładnością do pół grama. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstaje mięso na kebab.